Ej, z tej strony Classic Drunk Vlogger Games i witam was w kolejnym odcinku z TIE Fightera. Zaczynamy kolejną misję. Zaczniemy od rozmowy z oficerem. Zobaczymy, co mam do powiedzenia. Jakie są cele kolejnej misji? We have traced the arms used in the recent attack on Outpost D-34 to a Mugari cargo loading area in the Tundra sector. We suspect that the Mugari are providing arms and other aid to the rebels. Our attack on this cargo area is timed to catch the Mugari and rebels in their next illicit weapons exchange. Your mission objective is to destroy all cargo carrying vessels at this site. Destroy everything. Take no prisoners. Czyli w tej misji będziemy dużo strzelać. You will be flying a TIE bomber designated Alpha 1. Bomber. You will have two wingmen in your flight. Bombowcem. Your craft will be equipped with an extra heavy load of 12 proton torpedoes. A, torpedy protonowe. Będzie się działo. We expect this weapon site to be heavily protected by starfighters. The Mugari only have the more antiquated fighters, so we expect to see mainly Y-wings defending the site. Dobra, damy radę. Jeszcze zobaczmy odprawę. We have traced the Mugari pirate's hyperjump path to a cargo loading area in the Tundra sector. Mhm. Your first objective is to stop the cargo ferries from escaping with their contraband. Dobra, zatrzymujemy najpierw cargo, okej. Then stop the transports and shuttles. Dobra, destroy potem anything transport. That might be carrying weapons. Okej, wszystko z bronią niszczymy. Dobra, dobra. Two TIE interceptors will be launched to engage the Y-wings. The TIE bombers will assist if needed. Okej. Okej, dobra, rozumiem. No to cóż, moi drodzy, zaczynamy kolejną przygodę. Kolejnych parunastu rebeliantów. Będzie gryzło piach, mimo że w kosmosie go nie ma. Dobra. Co mamy do wyboru? Torpedy, ciężkie bomby, rakiety. Wybierzmy dzisiaj te torpedy. Wow. 20 lat gra i takie klimatyczne. Dobra, kochani, jesteśmy w przestrzeni kosmicznej i zajmujemy się najpierw ładunkiem, który przewożą rebelianci. Zniszczmy go, potem zniszczymy rebeliantów i wracamy do domu na kolację. Proste, łatwe i przyjemne. Mam nadzieję, że takie właśnie będzie. Zaraz zniszczymy im tarczę. Użyjemy naszych torped naprowadzających i pozbędziemy się imperialnej dostawy broni. Za Imperium. Możecie napisać w komentarzach, jaka wasza postać z Uniwersum Gwiezdnych Wojen jest ulubiona. Nawet jeżeli chociaż jedna osoba napisze, chętnie z nią pogadam o Gwiezdnych Wojnach. Piszę na każdy komentarz, więc piszcie. Nagrywam ten odcinek w nocy, więc u mnie w domu już wszyscy śpią, dlatego trochę ciszej mówię w tym odcinku. Okej, poślemy mu 3 rakietki. 2 3. Okej. I postrzelajmy do gościa z daleka. Mam nadzieję, że coś go tam trafi. Żeby zniszczyć transport Kuttery, wiadomo, że rebelianci bez broni to już nie rebelianci. Czy to latują moje strzały? Nie bardzo. Okej. Okay. No teraz zniszczyli nam bombowca, niedobrze. Nawalnijmy mu jeszcze z 2 rakietki.
Okej. Niszczymy go jak najszybciej. Dobra, super. Oj, 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 ale dostaliśmy. Tak. Oberwaliśmy i to ostre. Teraz straciliśmy podgląd. Dobra, walimy z niego szybko. Nie wiem, ile ma życia teraz. Także... niepotrzebnie zmieniłem cel. Fucking hell. Niszczymy, niszczymy, niszczymy wszystko. No tak jak widzicie, każde trafienie pozbawia nas naprawdę wiele, bo teraz nie wiem, ile przeciwnicy mają życia. Też tak naprawdę szczęście, że nie zniszczyli nam tych górnych radarów, bo bez nich to jak ślepy w kosmosie. Nic nie można znaleźć. Musisz się opierać wyłącznie na instynkcie, gdzie dany cel mógłby być. Nie wiem nawet, kto do mnie strzelał, cholera jasna. Palił się zielony kwadracik, ale nie wiem, kurde, co on masz. No nic, postaram się dożyć do końca misji. Po prostu zniszczmy wszystkie transportery. Dobra, mam jeszcze parę rakietek. Korzystajmy je. Dobra, dwie sobie zostawmy w razie czego. Niszczymy cholernych rebeliantów. Oj, 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 jesteśmy na celowniku. Niedobrze, niedobrze. Nie chcę zginąć. Tak, uciekaj. Dobra, zniszczmy teraz rebeliantów. Nie wiem, czy jeszcze jest kurde jakiś transporter i to jest najgorsze. Pewnie jest. Dobra, zniszczymy tylko ten jeden statek. I polecimy w kierunku obiektu. No gin wreszcie. Dobra. Fuck. Okej, lecimy. Jakoś sprawdziłem cele misji, ale teraz nie wiem, którym przyciskiem potem to sprawdzę. Lećmy, lećmy, zanim nam uciekną. Mam nadzieję, że to właśnie transportery. Nie wiem nawet jak daleko. Coś strasznego. Co to leci tutaj, kurde? Aj, nie wiem, czy to nie jest graniczny obiekt. Fuck. Sprawdźmy, to jest chyba nasz. To? Tak, są tutaj. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra. Lećmy do niego. Jak ślepy. Kurde, no spieprzą nam. Alpha 1, this is Delta 1. Target destroyed. Excellent work, Alpha 1. Primary mission objectives complete. Good work. Super. We have destroyed all the cargo. Świetnie, udało się. Dobra, teraz tylko przeżyć. Jeszcze zniszczyć parę rebeliantów. Wykorzystajmy rakietki, nie szarżujmy. Chodź tu. Nie wiem nawet jak jesteś odwrócony. Poszła. Dwie. Dobra. To go powinno zniszczyć. Mam taką nadzieję. Także widzicie, życie pilota Tai jest bardzo kruche. Niby nic nas
nic nam nie groziło, nie? Dwa strzały i praktycznie jest po nas. Szczęście naprawdę, że nie straciliśmy radaru, bo... Cholera! Gin szmato rebeliancka. Okej, git. Kolejny. Będę się z niczym też nie zderzyć, kurczę. Lata ich tutaj. Nie strzel do mnie, chłopie, proszę cię. Gorsze co by było, jakby mój mnie zestrzelił. Jak zaczniemy strzelać do naszych, to oni też zaczną nas atakować, także ty. Gdzie jesteś? Boże, jak daleko. I gonna whistle, baby, whistle, baby, let me know. Powiedzcie też w komentarzach, jak wam się w ogóle podoba ta gra, jak wam się podoba ta seria. Będzie to na pewno dla mnie bardzo cenne. W ogóle, jak zauważyliście pewnie, jesteśmy teraz w bombowcu. Typu tutaj i całe wnętrze, cały kokpit wygląda całkowicie inaczej. Inne rozmieszczenie radarów, inne rozmieszczenie prędkości silnika itp. itp. Naprawdę zasiądziemy w tej grze za sterami każdego możliwego typu tego myśliwca. Kurczę, szybcy są. Dobra, on leci w prawo. Spróbujmy mu przeciąć drogę. Wszyscy mnie wyprzedzają. No, chodź tu szmatę robiący. Chodź. Już cię prawie mam. Bierzcie go, panowie. No chodź. Ach. Dobra. Bierzemy go. Zniszczony. Okej. Wszyscy wrogowie. Super. Gdzie jest teraz nasza baza? Fuck. Czy to nam się zaznaczy? Tak, to jest chyba nasza baza. Wracajmy. Ledwo co. Ledwo co, powiem wam. Masakra. Jeszcze jeden strzał i naprawdę byłoby po nas. Cieszę się, że przeżyliśmy tę misję. Speeda sobie na maksymalną prędkość. I wracajmy do domu. Chwalę Imperium. Mogło być z nami naprawdę trudno. Och, dobrze widzieć bazę robioną tylko na misji. Niedługo startujemy z Gothiciem jako z drugą grą, także zapraszam was do śledzenia uważnie mojego kanału. I wracamy. Wszystko pięknie zrobione, wszystkie cele misji ukończone. To lubimy. Dzień dobry, panie oficerze. Co osiągnęliśmy w tej misji? The timing of our attack was perfect. We attacked when both parties to the weapons deal were still in the area. Zaatakowaliśmy w idealnym czasie. Super, zniszczyliśmy wszystkie siły rebelianckie i wszystkie dostawy. Zobaczmy nasze statystyki. Awans. No, celność była taka sobie. Jedna rakietka nie trafiła. Wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Zniszczyliśmy 6 wingów. 2 transportery. Super, świetne są te statystyki. Straciliśmy 3 myśliwce.
Imperium jest z was dumny. Poświęciliście życie dobrej sprawy za wolność całej galaktyki. Wasze rodziny na pewno otrzymają odszkodowanie. To na razie tyle. I to na razie tyle także w tym odcinku, kochani. Także dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne. Tak jak mówiłem, niedługo startujemy z Gothiciem jako drugą grą równoległą. Będą się ukazać w Kizobu. A co? Trzymajcie się. Hej.